Nie zawsze cały dzień czujemy się tak, jak mamy to pokazać na scenie. Pamiętajmy, że emocje nie biorą się znikąd. Aktor przed wyjściem na scenę musi wytworzyć w sobie ten taki ładunek emocjonalny. Aktor grający bez tego ładunku może zostać odebrany jako nieszczery. Postaraj się możliwie wzbudzić w sobie te emocje. Cudzy sekret, rzecz święta! Nie, nie, moje panny. Ja najlepiej zrobię. Jak się spytam Radosta, to najkrótsza droga. To on nam wszystko wyjawi. A Gustaw? Dla Boga! Gustaw? Bajek narobił, że się kocha? Wierzę, lecz żeby Radost był wiadom w tej mierze? Temu nie dam wiary. Gustaw wprawdzie jak każdy ma swoje przywary. Ale młody, przystojny. Myślałam to samo! I podobać się może. Może, moja mamo! Rozważ kontekst. Przed odgrywaniem emocjonalnej sceny skup się na tym, aby poświęcić chwilę na sprawdzeniu kontekstu. Pozwoli ci on lepiej zrozumieć motywację i emocje granej przez ciebie postaci. Cudzy sekret, rzecz święta. Nie, nie, moje panny. Ja najlepiej zrobię. Jak się spytam Radosta, to najkrótsza droga. To on nam wszystko wyjawi. A Gustaw, dla Boga. O, Gustaw, bajek narobił. Że się kocha? Wierzę. Lecz żeby Radost był wiadą w tej mierze, temu nie dam wiary. Gustaw wprawdzie jak każdy ma swoje przywary, ale młody, przystojny. Myślałam to samo. I podobać się może? Może, moja mamo. Żeby odpowiednio wprowadzić się też w emocje podczas sceny, pomaga ci w tym muzyka, scenografia, oczywiście światło i aktor współgrający. Cudzy, sekret, rzecz święta! Nie, nie, moje panny. Ja najlepiej zrobię, jak się spytam Radosta. To najkrótsza droga, to on nam wszystko wyjawi. A Gustaw, dla Boga. Gustaw bajek narobił, że się kocha. Wierzę, żeby Radost był wiadom w tej mierze. Temu nie dam wiary. Gustaw wprawdzie jak każdy ma swoje przywary, ale młody, przystojny. Myślałam to samo. O, i podobać się może. Może, moja mama. Cudzy sekret, rzecz święta. Nie, nie, moje panny. Ja najlepiej zrobię, jak się spytam Radosta, to najkrótsza droga, to on nam wszystko wyjawi. A Gustaw, dla Boga. Gustaw bajek narobi, że się kocha. Wierzę, ale żeby Radost był wiadom w tym mierze, temu nie dam wiary. Gustaw wprawdzie jak każdy ma swoje przywary, ale młody,
przystojny. Myślałam to samo. I podobać się może. No i może moja mama. I wiem, że jego serce lepsze niż głowa. Lepsze, moja mamo. I przykrość gotowa. Gdyby ci się był Gustaw podobał, choć trochę. A ja tu jego widziałam Gustawa. I to prawda. Ich słowa. Ich sprzeczka. Dość zabawa. No kto by się był spodziewał po takim człowieku? No proszę, mścić się jemu, żenić się w tym wieku. Mamo moja, to... Zanim wyjdę na scenę, przygotowuję sobie plan grania danej emocji. I taką samą plombę ma hrabia. Umierając, mój ojciec wezwał mnie do siebie i powiedział. Synu, pewien hrabia nie zapłacił mi za plombę. Rozkazuję ci odnaleźć nieuczciwego arystokratę i odebrać mu ją. Poznasz go łatwo, bo tylko jedną plombę tego typu wstawiłem pacjentowi na dole, z przodu. I to właśnie jemu. Oto moja ostatnia wola. Powiedział to Iskom. Był to człowiek twardy i mściwy. Pomyśl o tym, co się dzieje wewnątrz postaci. Rozważ też, co w danym momencie czuje ta osoba. I taką samą plombę miał hrabia. Umierając, mój ojciec wezwał mnie do siebie i powiedział. Synu, pewien hrabia nie zapłacił mi za plombę. Rozkazuję ci odnaleźć nieuczciwego arystokratę i odebrać mu ją. Poznasz go łatwo, bo tylko jedną plombę tego typu wstawiłem pacjentowi na dole, z przodu. I to właśnie jemu. Oto moja ostatnia wola. Powiedział to i skonał. Był to człowiek twardy. I mścimy. Spójrz tutaj. Zaraz, otwórz szerzej. A teraz? Gdzie? A tu w górnej szczęce nad Trzonowym. Widzę. Złota plomba. Nic szczególnego. Takie plomby wkładał tylko mój ojciec. Złote. Z własnym monogramem i datą wstawienia. Był znanym dentystą. Co? Dentystą? Więc nie był szlachcicem? Co za upadek. Nie, kolego bracie, ja właściwie w ogóle nie powinnam rozmawiać z wami. I taką samą plombę ma hrabia. Umierając, mój ojciec wezwał mnie do siebie i powiedział. Synu,
hrabia i zapłacił mi za plombę. Rozkazuję ci odnaleźć nieuczciwego arystokratę i odebrać mu ją. Poznasz go łatwo, bo tylko jedną plombę tego typu wstawiłem pacjentowi na dole z przodu. I to właśnie jest. Oto moja ostatnia wola. Powiedział to biskup. Był to człowiek twardy i mściwy. Przed wyjściem na scenę, gdy szukam sobie pewnych emocji, przypominam sobie wtedy o sytuacjach, gdy odczuwałem pewne emocje, kiedy byłem smutny, kiedy byłem wesoły. I te sytuacje, przypominam sobie o nich, często pomaga mi te emocje wyciągnąć z siebie. Przypomnij sobie jakieś wydarzenie z twojego życia, które wzbudziło w tobie właśnie takie emocje. Jeśli w danym momencie nie możesz czuć się w emocje, które musisz pokazać zaraz przed występem na scenie, najlepiej przypomnij sobie jakieś wydarzenie, które wywołało u ciebie te emocje. Może to być skrajny smutek, radość, cokolwiek. To może ci pomóc bardzo dobrze odegrać twoją rolę. Świadomie obserwuj zachowania znajomych czy rodziny. Zauważ, jak wyglądają, co robią i ogólnie jak się zachowują. Lekarz mówi, że w jego maleńkim organizmie zderzyły się ze sobą żółć, flegma i śluz. I dlatego powiada, że mało prawdopodobne jest, żeby wyzdrowiał. Teraz mówi, że żeby ustrzec chłopaka przed jesiennym słońcem i wiatrem, to zamykać go w domu. A ty, dziadku, znany jesteś z tego, że wszystkie dzieciaki wyciągasz z domów. I dlatego boję się ciebie. To mój siostrzeniec. Wychowywał się w mojej rodzinnej wiosce. Matka mu zmarła, kiedy był jeszcze zupełnie mały. A teraz stracił również ojca. Chciałbym go poznać. Lekarz mówi, że w jego maleńkim organizmie zderzyły się ze sobą żółć, flegma i śluz. I dlatego powiada, że mało prawdopodobne jest, żeby wyzdrowiał. A teraz mówi, że jedyny sposób, żeby ustrzec chłopaka przed jesiennym słońcem i wiatrem, to zamykać go w domu. A ty, dziadku, znany jesteś z tego, że wszystkie dzieciaki wyciągasz z domów. I dlatego boję się ciebie. Bzdura!